Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów. Dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi, i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom. To jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we wszechświecie i unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Witamy wszystkich poszukiwaczy wiedzy na 353 warsztatach poszukiwaczy wiedzy w języku polskim. Dzisiaj mamy niedzielę, 12 kwietnia 2020 roku. I tematem dzisiejszym jest kontynuacja 322 warsztatu. Jest to tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. I czasy na dzisiaj to są od godziny 45 minut do 2 godzin 26 minut, od 2.30 do 2.46 minut, od 2.53 do 3.04, od 3.07 do 3.22 i od 3.29 do 3.26 minut 50 sekund. I potem podzielimy się wypowiedziami, może będą pytania. Tak więc zapraszam do wysłuchania i obejrzenia. The world military to deliver this to all the nations because they have order and they can reach where the governments are incompetent to deliver, except what?
as we always said, armies are men of action and they can deliver. And this time the Iranian army will deliver peace and solution for Corona. We are proud to stand shoulder to shoulder with Iranian soldiers to eradicate the Corona from Iran and rest of the world. You ask me what I see the future. I see the future of peace, using the opportunity of Corona to forget about the past. But at the same time, we have to take steps that will not take a toll on our lives in the future months through cancers and others. Any other question? Yes, we have a couple of people with their hands up here. Sabir, I can allow you to speak. And also we have after that, Alvaro. Hello, Mr. Kash, do you hear me? Yes. I have a question. This cup of life, when we use it, is a, how can I say it? And let's say another way, if can I use another method of plasma for the same time? For example, a breathing device with the CO2 and zinc? Cup of life has a structure for calcium and magnesium. That's why it's developed for this purpose. You understand? You have the copper and the zinc and the nano-coated. What is calcium? Rick, what is calcium? I would have to look that up. Just I already wrote it. Oh, okay. You have to understand the design of it. We look at the spectrum of the calcium from 35 to 49. We average around about 39, 40. You have a copper, which we calculate on about 57. To 69, round about 63, 60 to 63, 64. As you know, when you have a dynamic system which is created due to the nanomaterial inside, not all the polarities are in the same way, as we call it. Some are in opposite way. This is something you never understood in the work of the GANSA plasma. So in this water we have a sodium around about 19 to 25. We average around about 20, 23. Understanding the dynamic motions of in this cup. If we take 63 and if we take 23 of copper, we'll come to around about 40 of the calcium. Then you understand the magnetic field of magnesium or possible calcium and sodium and the copper presence will give you the field strength of the
calcium. This is how we interact with the calcium seed which Krona has touched. Thank you, Mr. Keshe. Yes, let me ask you another question. I have a breathing device. I made it with the CO2 and zinc. So can I use it in this moment? For the time being, yes, you can do. It's emergency because part of the zinc, and the best way to do it is to add one or two drops of salt into it to create near this condition for yourself in your cup. And use a Gans salt from your pot, not just the normal Gans, which in that process will give you that. Just add one or two drops of the Gans salt water. Thank you so much. Yeah. Now you understand how we handle the Krona and why we are so effective on it. Because we have matched it match to match, we have linked with it, link to link, everything is done, we have it possible available. In a way, if you look at it, Krona is like a big mother with so many mother pig, with so many tits. And we put a piglet on each one, sucking the energy out of the mother. Every possible way we have linked into it in such a simple technology. You see, to me, physics is fun and it's beauty because I understand it, I see how things go. And when you enjoy science, everything is easy to solve. I built this technology and I know every brick of it where it needs to be fitted. Excuse me, Mr. Keshe. I think you misunderstand me. I have a cup of life. I made a Gans of those this cup of life. But also I have another device, breathing device with the CO2 and zinc for my, I have a fibromyalgia. I mean, when I use these two methods, is do not make any wrong things? No, that's what I told you. Just put the salt from cup of life in your breathing system. You do both. You help your fibromyalgia and you help your Krona. Okay, thank you so much. Thank you. Why have you got a fibromyalgia? Excuse me? Why have you got fibromyalgia? Well, it's a long life. I just get it. What are the signs? What is your number of the fibromyalgia? Well, I talked with Dr. Pujaran and she told me she introduced me one doctor and I talked with him and he gave me this breathing device. So I have a pain any day, like I say, 24 hour I have some pain in my leg, and I do all the tests and the doctor says you are okay, you don't have any problem, physical problem, it looks like you have a mental problem. So let me ask you a question. Have you been tested for fibromyalgia? I test with another things like pineal glands, I don't know, blood, spine, all of them is okay. Just as fibromyalgia does not show in any of these things, everything's okay. Fibromyalgia has a specific structure of identification. And you can ask your wife to do it for you. I used to test people who used to come and they said, oh, you want to touch us? And I said, you know something, you can go and get lost and suffer for the rest of your life. Fibromyalgia has 18 points.
in the body. If you pass 11 positive, you have fibromyalgia. Some people are as high as 18, they hardly can work, and doctors say it's just psychological. It's not psychological. How old are you? I'm 41. 41. Where are you from? I'm from Iran. Okay. When did you leave Iran, or were you born? 10 years ago I leave Iran. Okay. Fibromyalgia is very easy to diagnose by somebody who stands next to you. You need to put pressure at 2.5 pounds per square inch, or 2 kilograms round, the best one is round at the finger, tip of the finger. The first thing you do, you take the back of the ankle. You know where your tendons are, the back of your foot? This is point one and two. You get your wife to squeeze between the two fingers these tendons. If they are painful and you cannot stand it, don't kick her and don't push people around. It means you have been abused on standing on your feet. That's the first sign of fibromyalgia. So you have the first two. Then there is two inside your thigh, which goes near the shy line. Women thinks you want to touch them. But these two point pressure points is point number three and four. Again, if you push with a pressure point hard, you feel pain. So now you have one and two, three and four. Then on the back of your shoulder, you have two points in your shoulder blades. You press those deep, and if you feel pain, that is five and six. Then under your arms, there are two pressure points on your ribs. When you press it, pain. Then there are two points in front of your chest near collarbone, number 9 and 10. You have two points by the neck or your ear, number 11 and 12. There are two points on the back in the spine, just behind your hips, number 13 and 14. Then you have two pressure points, which sits on your sinuses, on either side of your nose. Number 15 and 16. Then you have a final point. These two points are very, very different and changes the position. You press on the side of the breast if there is a pain. Number 17 and 18. If any of these numbers, 18, comes to 11, you have fibromyalgia. You feel the pain, you kick people, so don't touch, it hurts. Fibromyalgia comes while you're exhausted,
because to keep these pains under control takes a lot of energy every day. These are emotional damages which done on you. Abuse by family or friends before the age of puberty. That is around 12, 14. Am I correct? Yes, exactly. Yeah. This creates a psychological depression in the brain, which leads not wanting to work, exhaustion all the time. Because you have to understand, to service each pain, which is part of this, takes something like 10 to 20 calories a day. If you have 20 calorie energy loss by 18, that's nearly 400 calorie a day is wasted just on servicing these pains. So if you take 1,400 calorie a day or 600, you're already short by 400. You're exhausted, you're tired. If you cannot walk, means they have told you you're incompetent, you cannot do anything. Sometimes barely I can walk. Yes, I understand. So with the fibromyalgia, this is the structure. Ask Dr. Bujar to put you in touch with me. I'll take you out of it within 2 to 3 weeks. Thank you so much. The process is not this way. Fibromyalgia has a specific process. I had people who for 17 years could not even go to work. They had to work 2 or 3 hours a week to get paid by social services. And they spent the whole week recovering for those 2 or 3 hours to stay alive. And in less than 3 weeks, they were cooking and everything else and living a normal life. You have to understand, fibromyalgia is a psychosomatic by abuse and what we call before puberty. Then, if you enter the workforce, or when not the workforce, but when you cross puberty, number 17, 18 changes position to, this is your tits, tip of your breast, and these are your last ribs. You line up, if you have a woman, you lift your breast up, you take your tits, and you go directly line to the rib. And you pressurize these 2 points. These become 18 and 17. If you have no pain, let's call it for ease 20 and 19. If you have no pain on 2019, you have fibromyalgia. If you have pain on 20 and 19, you have what is known as fatigue. Nineteen and 20 comes after puberty, comes from subordinate. You have a boss who tells you you're useless and you accept it. You're there, your wife tells you you're incompetent and everything else. You work in an office because now you are a teenager and you grow up and they blame you for everything and you know it's not your fault. You start getting depression. And this is clinical fatigue, CF and FM. CF comes after puberty, FM comes before puberty, around 12 to 4, up to 12 years, 13 years.
this comes from any time, from age of 14 to end of life, whatever that life will be. You can get fatigue anytime. A lot of people accept a lot of pressure at work because they need the bread to put on the table. And the boss is ruthless. He thinks he's the boss. You get CF. You go into a marriage which the wife is abusive, but for the sake of children you stay in. You get CF. You go into a marriage which the wife betrays you, and you know it, but you stay in it for children. You get CF. And all the abuse comes with it. When you accept, it's not my fault, but everything I have to accept for the sake of just having a bread on the table to live, you get this. Then you have to test yourself. Because your front, your breast is where you protect your heart, your emotion with. And that's where the pain comes. It took me 10 years to complete this. And I mastered it. And I walk you out of it. You'll walk in, you divorce the wife and you start a new life because you won't stand the abusive behavior. Most of the children who go through bullying will suffer from FM. Long-term. With FM and CF, you need to strengthen the soul and the emotion. When you see the people with FM and CF, when they walk into your office, the shoulders is here, bent forward, submissive. In 3 months, they stand tall and they won't let anyone abuse them. Your posture is like an animal in the fields of Africa. The lion picks the animal by the posture. So do the men. And this is why many, many women go from one abusive relationship to another. Because of the posture, because of the problems which psychologically brought in a hidden FM in their life. And a lot of boys and men the same. It's not the first time when we tell you that we change the moral and the emotion of the man through cup one, because we understand it fully and we have tested it fully in the cases of the others in the past 20 years. Take a picture of yourself if you have FM and go through the process of the Keshe Foundation, what I call FM recovery. And then take another picture, you're at least 2 to 3 centimeters taller. No lion will pick up, because he knows you kick. Your prospects, your understanding, your whole structure will change. I've seen couples sat in front of, and then they realize how abusive they've been to each other, because both came from the abusive fibromyalgia in the background. And after 3 months, they could not live with each other, because they understood how they carried the abusive behavior of the parents into their partner. Thank you, Dr. Keshe, for your time. I really appreciate it. Am I correct? What? Sorry? Am I correct? Yeah, anything you said is exactly the same. Speak to Dr. Hassan and I'll sort you out. I'll help you to get out of it. Thank you. I really appreciate it. You're welcome. Any other questions?
Alvaro. Alvaro, can you open your mic and go ahead? Yes, can you hear me, Rick? Yes, go ahead. Yes. Thank you, Mr. Cash. Thank you, Rick. Mr. Cash, I would like to ask you a question. I'm here from Brazil. I would like to ask you a question. Sorry? I said I gathered from your accent. Okay. I would like to ask you a question about the cup of man. How should I use the water and the gans from the cup of man? And also, how can I better feel and interact with the fields from the cups, please? The cup of man will open it in the next few weeks. Make your cup of man and keep it at home. I'll already make two of them. So good. Let me explain to you how things are in two different ways. I was explaining this in one of the teachings this week. We gave you cup number one. We gave you cup number two. The word CF Wang Lin is clinical fatigue. FM is fibromyalgia. I can see the word popping up. Cup number one. Cup number two. Cup one and cup two. We call it the cup of man. Parallel. The world of science starts with fields. You need two fields to interact. You need two fields to interact. To give you a plasma. This is the field theory or magnetic field effect. This is plasma technology. The next step is what we call this as cup number three, or system number three. These are one and one, or two and two. And the interaction of the two, one and two, has given us, sorry, the point, two, not three, I do apologize. Which is this one. In the coming teaching, in other combination of twos, when we put, let's say, 2A, and the 2B, the combination of twos will give us what we know in the world of science as physics. Two plasmas, each created from interaction of the fields, give you an atom, which is physics. Before that, there are just plasmas and fields.
In the interaction of the tools, two tools, which you got the physics, which become number three. Now, if I put two trees together, you get chemistry. And if I put two fours together, you get biology. And if I put two fives together, you get the soul of physicality. And if I put the two sixes together, you get the soul of the man. And if I put the soul of the man together, I get the soul of the creator, as in Chinese we call it, Dalton. That's why they figure infinity. That in the interaction from this, you go back to one. That's why you're going to give us six cups that you told us? With six cups, you come to this point. Then the rest is on this understanding of the soul of the man. Man now has reached this point in your structure. But if you understand, in cup development, he is still here with a cup of man. Only the head of Keshe Foundation and one other person have been enlightened by this. If you understand the operation of the cup number one and cup number two, you will just about become to understand the interaction between the two parts of the body of the man as separate fields. That it makes the plasma of the man. And then you understand, then we give you dimension of physicality and the rest. At the moment, we have to go with the cup number one and two as a cup of band, because we have to elevate the soul of the man
And then we have to elevate the physicality of the man, that the both are the same strength of the soul of interaction, that we make a perfect man in a physical dimension. We have brought your level of emotion with your physicality. We first increase the emotion side to support the lung and the brain. In that process, we saw the weakness in physicality, which we brought cup number two. You have the cup of mind, but it has brought a beautiful, beautiful structure. The Chinese understand yin and yang, and they're talking about the fields of it, how these fields interact. The Iranians and the Middle Eastern have come up with, okay, what is doing with my physical, I want to see this and that. And we see with the Western and the Europeans, they're still in the dilemma of how many turns, left or right, what things is gonna be. And it's amazing when I listen to all three school of thoughts, and I see the West is so entangled in the world of physicality, it'll take him a long time even to come to understand to save his body. And then even Middle Easterns have a long way to go to the culture of the Chinese, understanding of the balance of the creation. When you look at the chants, European chants, they're still talking about the coil and the Gans and this and that. The Iranians are talking about, I made the Gans, what can I do with it and the rest of it? And the Chinese don't even look at the structure of the cups in so many ways. They've gone directly, what does the field effect has and what is the yin and yang? This is why mankind has to work collectively and understand each other at the level of the soul, that it, in a way, works this way. When I see European chat room, it makes me laugh. When I look at the Arab, we made nearly 30 Krona chat rooms. When I look at the Arabs, it absolutely really brings me to, we don't know what it is, but we're trying to be part of it, but some of them understand a bit of it, but we are there because there is a chat room, we have to talk and not many. But when you go to the Iranians, they're there at it. It works, like get on with it. I can save my physicality. I don't care whatever it is, turns or whatever, it's got to do its job. And then you go to the Chinese, what effect does he have on the soul? As they said, if you hear the Chinese QQs, translation, some of them says, is our right to steal, is our right to use the cash transition technology, we're giving it to us. Yes, but you gave it with respect, it has to be respected, not to be stolen. As the Iranian official said, he's giving it to us, a free gift for our people. How can we reject it? Chinese said, it's a gift, we steal it, he doesn't need to know it's his. And then, in 2 years, 3 years down the line, we'll see the survival rates in Iran, and we see the survival rates in China, and we see the survival rates in Europe. And as is our tradition in Iran, in the time of war, we do not fight, we help our enemies. We have even given a helping hand to the American Navy to get better, that maybe when they come back, we can beat them nicer in the wars if they decide to battle that too.
We don't help the Americans out of our weakness. We do it out of our love and respect for humanity. But if they want another beating, it's very free, it'll be done so easy. But this time, it'll be with the beating of the love, not with arms. The sharing of the knowledge. There is one condition that the Iranian military forces will put ahead in supporting and helping the other nations. We insist signing of the peace treaty between the armies across the planet and accepting the technology. Prerequisite in armies working together. Don't forget, the Iranian army signed such a treaty with the Romans 2,500 years ago. Nobody knew which one is which. We are used to it. We run an empire long before you could find a village to call it home. Any salinity, but what do you expect to the God? Why have you made woman so beautiful? God said, because I want you to enjoy the beauty. The man says to the God, he says, why did you make her? But she's stupid. And the God said, I made her stupid that she can love you. So, let's see, do we love our soul or do we stick to the physicality to love what is physical? As I said, it depends on the intelligence of the man. You can make any shape, any color, any salinity, but what do you expect? And you have to understand, the cup of man carries a soul. Did you bless it or you just pushed in the bars to see what you make? Because the purpose of making a cup of man wasn't just to make a cup. The purpose of cup of man was to teach man to respect. This is the problem. When I gave you the cup of life, I explained to you, it has a soul. In your lives, you give life, a physical life, to your children. I allowed you to do that with your own eyes, with a cup of man. You have created a soul you're responsible for. And you're so physical that you look at the cup as another thing to save your life with Corona. Corona and the cronies of it were finished with cup one and two. I brought you to a level very much, one man making two cups, one man making two cup of man, one physicality giving life to two hidden souls. In life of the man, we call it schizophrenic. You got to understand the cup of life and a cup of man.
You're still looking for everything in it, except understanding the truth. This is the soul of emotion, and this is the soul of his physicality. He has life as your child. You have created it. And in essence, his soul is connected to your soul. You want to play with it, you're quite welcome. But be careful what it can do to you when you're dishonest with yourself and the others. You will understand soon. Where you have become the other cup. Thank you very much, Mr. Keshe. You're welcome. We say in an old proverb, do to the others as you like to be done to. Understand what a cup of life is. You need to understand the cup of life, and you need to understand the cup of man. In the coming time, when we open the space to you, this is what you will be facing with. And it's the truth about yourself who has got to interact with it. We start teaching the cup of man post-Corona, not because of Corona. To us, Corona is complete, is finished. But because you're so physical, it was easy to bring it in. In fact, if you look, and every man makes one cup of man will have 7 billion physical souls and 7 billion souls of the man who have trust to interact with. Very interesting if you understand it. Mr. Keshe, I have a question. You never stop asking questions. Mr. Keshe, good morning. Mr. Keshe, two questions. One is, first of all, can you help someone else with the cup of man? Or they have to do it themselves? Cup of man has to be made by the man itself. But can you teach them, help them? Of course, we teach you. Don't you teach sex education to your children? Yes. So, this is a soul education. Okay, the other question I have, last time in your teaching, when we were teaching Cup of Man, you said we elevate the soul of the man. So the soul of the man is supporting the physicality, the soul of physicality, that in which the virus of the soul of the man is very rare. Does it mean once the soul gets elevated to the point that physicality is supporting the physical soul, the virus can never affect us? Why are you afraid of the virus? Oh, I'm not afraid, I'm just asking a question. Space is so full of it that it's not going to affect you. Have you ever been in love? Yes. How many times? I don't know. You're women. Women fall in love day out, day in. Depends on what shoe they wear. But in reality, love is a virus. Has no physical dimension.
It's us who's got to handle it. One of the best viruses we know is falling in love. How do we manage it? How can we let it affect us that way? How can our soul allow us to share a heart, a physical part with somebody else? So if you understand the totality of virus, viruses, is we are born with it, and because of it, we reproduce and we enjoy the existence of the others. So, what's your fear? Mr. Keshe, the reason I asked this question, I wrote down your last teaching, word by word, and I'm decoding all those, because it's... Yes, so much... but in the physical language, understand it in terms of the soul of the man. So I let my soul understand it, then why should I decode it? I don't know. That's your problem. That is your fear. That's your understanding. Hello, Mr. Keshe. Can I ask a question? Somebody's microphone is open in the back. Yes, we have Mrs. Mohammadi from Tehran. Thank you. The soul of the man needs the soul of the... Somebody's got a microphone open in the background, Mrs. Mohammadi. Yes, carry on. The soul of the man needs to... soul of the physically to elevate or not? The soul of the man is the only elevator of the soul of physicality. There is no other way to it. And in the process, the cup of man is set to set the scene for that, for the man, if the man understands. If you look at the cup of man as a cup of man, you will not understand anything. It's just another cup, another game to play. But if you reach the soul of the cup of man, with the soul of the man, you will find mysteries of life. Let me explain to you something which I explained, I don't know if you've been there, some of you are not. Very soon, as I explained to some of the knowledge seekers in the background, we will show you how easy life and the soul can be created in the dimension of physicality. Where I will give you a drop of water and I'll give you a fish tank. And when I drop the water into the fish tank, through the emotion of the soul of the man, you can have a fish, or you can have yourself a cow. Where the fish becomes where it lives, and for the cow becomes the womb of the mother, as a cow. This knowledge is hidden to man. And I'm training one Chinese man to be able to do it. Because the Chinese understand the essence of the yin and the yang. If we give it to the Western, we'll like the fish to eat. If we give it to the Middle Eastern, he would like half as it grows to eat it. This gift will come from a Chinese man. Where we add a drop, and from that drop we create a life. You remember I told you I create a condition that you can see the fields that others from the universe will come. Now that'll be your first training. That you can see in a space you don't fall for magic.
I was planning to show this in Tehran conference. Mr. Keshe, are you sure you want to teach this to a Chinese? Because Chinese eat meat, but Indian don't eat meat. Yeah, but they eat more vegetables, more salt. I prefer to eat meat to a vegetarian. One soul carries one animal. Each grain of rice and a stem of rice has a soul. You need 1,000 to fill in a bowl to feed a man every time. It's your misinterpretation, understanding of the life. I stay with the less criminals and sometimes it's better. But there is more criminality in this too, which I don't show you. Maybe you want to drop that it becomes a grain of rice. In that drop, I give you the soul. It's your thoughts which give the physicality. That's the difference between the man and a cup of man. Mrs. Mohammadi, have you finished your job or are you still busy while you're on the line? No, we are busy. First is that. Second is that the history of the Egyptians when they put at the time of plague or the illness, they put the sign of the blood or sacrifice on their doors, the illness was passing their house. Why? Stop. Why? Because of the spirituality, the force of the Oh no, come on, Mrs. Massad. You should understand the symbolism of it. If you understand the work of the Gans and the body of the man having a Gans. What do you do now? We tell you to spray your house with Ganses. Yes. Isn't that the cross of blood over your door? Yeah, probably, yes. But I'm talking about the state. No. Because symbolism in knowledge has to be understood. Because the blood is a Gans, is a level that it absorbs, that interacts with the virus, with the plague virus. If you take, it's exactly what you're doing with the Gans spray in your home. This is what I tell you, throw it on the street and wash your buildings on it. Why? You don't need to sacrifice an animal to do it, to put a Gans. No, I know. I mean, now you understand. Sacrifice is also giving food. No, it's not the sacrifice. No, you're talking physics, scientifically. The blood is a Gans state. And the virus needs a protein to attach itself to. So when it's got a free food there, and then it devalues to the energy of the whatever, the building or whatever, it loses its power. That's what you do with your gases. That's what you do with the gases on your body.
is not what you call it, is understanding what it means, what it does. What I mean is, how about the spirit of person? First of all, let me tell you something. In a couple of sentences, you said something which is very alarming, but in a way, very important. You said, we cannot be afraid of viruses and this and that, yeah? Of course, I take precautions. If you're afraid of viruses, please do not leave Earth atmosphere. Stay a human, change yourself to this planet. Outside is all viruses. So to begin with, you never become a man of space. Then you have to understand, if that's the case and you become man of space, viruses are part of the environment. You have to understand how you deal with it, with the interaction of the soul of the man, the soul of physicality of man, that does not create an absorption or interaction with the fields which you don't need. But you still need these viruses or fields to feed yourself with. You understand? So, you said, I'm not afraid of viruses. I've never been afraid of viruses because I know it. If you cannot be a man of space, if you're afraid of viruses. They say, if you can't stand the heat, don't get in the kitchen, don't start cooking. Yeah. Yeah? So, if you're afraid of viruses, don't even try to get your soul out of this planet, because out there is nothing but viruses, which is the energy packs. Which can be used for survival? Of course you're doing it. Now, what do you do with the gas water we give you? You wash yourself, your body with it, you take it off the virus in bits and bobs, and you feed yourself with it. What do you do? That's why I keep on telling you, keep on drinking water, gas water. You take the energy of it is in so many bits, the banana, the strawberry. Well, some of you try to understand, when you drink these gas waters, would you taste or feel your crave for something? Or you feel satisfied, you're not hungry? I used to eat a lot. In past few weeks, I drink so much gas. Oh, I eat very little, it nibbles. I was thinking yesterday, my God, if I go this way, I'll be as thin as anything, because I eat very little, one plate, very little, whatever is there. Try to have a nibble just to be the energy that I can carry on. Because if you understand, you're using the energy of the virus to feed the rest of your body. You're not making it immune. So what about specific? This is one of the reasons I explained today to some of the Iranian scientists. This is one of the reasons we see such a fast recovery with this gas technology. Because we use the energy of the virus, which is in parts, and while it goes through the stomach, to feed the body, and because it's already digested energy, it brings recovery so fast. It's a huge stone we cannot move, but when we chop it in pieces, we can build buildings on it, the building blocks of the life of man. I'm present with your wishes. And other things. I carry the knowledge, I have no wishes. For humanity, for saving us. Yourselves. You see, I didn't answer the gentleman from Romania, because then there is a lot of speculation of whatever. Use your intelligence. Not try to set to formality and the framework of what has to be. Many people
are accepting and doing different things with cup of man, but it needs a man to understand the cup, not just there for them to become a gimmick. This is a big difference. It's a new experience for man, not to be in a frame, framework or whatever. It's a new toy. Another thing, what about the some spiritual advice, some special prayers or meditations that do they, if they are sincerely applied with some people profound? You're talking to the wrong person about meditation and pray. Who am I praying to? What am I giving? Or who am I meditating to? If you spend time with Wang Lin, she spends hours meditating. I don't know how they meditate, but Chinese spend a lot of time meditating. And I don't understand what they meditate. They even sit in the train and are meditating if the time and the place is right. Huh? But what is the meditation? What is the understanding of prayer? Who do we pray? Who do we give to? We give to our own soul. We elevate our own soul. If you understand the truth now, who are we giving to? Who are we praying? Unless we give to the souls who created us or brought us joy or brought us life. If I can express my feeling, it's kind of getting inside myself without the noises of my physicality, and that opens me to a bigger, infinite space, and then I get things differently. I'll bring you an expert in this. Just wait once. Wang Lin, are you there? Just listen to this one. Wang Lin from China. Are you online? Hello, Mr. Keshe. Yes, I'm here. Yes, you spend hours meditating. Every time I talk to you, I say, oh, I was meditating. What does meditation mean in Chinese? Or in your way of meditation? Okay, although I spend time on that, but maybe I'm not a good meditator. Because I How long have you been practicing meditating? Occasionally sometimes when I pray for if I have time I do, but that's the way, like for me it's just to relax and to feel in my body, to listen something pumping in my head, what is there, just like an observer of your thoughts, observer of your body. And calm down. But I know I'm really not a good at that. But I know a lot of people go through meditation. They have a lot of achievement. They free their soul. So actually, I'm just a very like a lower premier school or kindergarten for that. I think there's so much a lot. That's because I'm the stupidity. That's just the beauty side of a women, right? Is there anyone on a Chinese QQ who can explain this? I think I can ask for somebody if they want to pumping up and to say something. A lot of knowledge seekers have to step up and understand more about the real life, not the physical life. And space will become a very, very comfortable place. And as long as you're afraid of viruses, do not enter the universal community, because a lot of them are energy packs of what you call viruses, but they're lovely viruses. They can even fall in love with the viruses. As somebody used to say that,
Can you imagine that? We already know that virus, we call it, as I said before, love. Are you still listening, Wenlin, or are you just trying to translate? Yeah, I'm translate. Seems there's nobody want to pumping up. Oh, they were shocked. Yeah. I think they are more shocked when you said you're gonna teach a Chinese guy about how to create a creature in the tank. We did that with one of the knowledge seekers creating a brain in Balletta. Don't be shocked. Look at it this way. I mean, you have the womb of the mother and two drops of water create the life. We call it the child. What is amazing with it? Egg is not a shell and a yolk that you crack it and the sperm gets in it and then something else. Is the interaction of two liquids. Where? In the liquid of the womb of the mother take shape. I give one part and the tank gives the other part. And the interaction of the two creates life. You see, your lack of knowledge becomes your, I become God and I become a magician. But if you understand this, no one can be a magician in the universe. That's why I explain it so simply. When you look at the operation of life, the egg is already inside and part of the womb in a way is made of it. Huh? And the sperm enters and the whole lot start operating as one. So when you give me a tank, I add that center to it. The whole thing becomes the womb and the creator. It's interesting how knowledge is coming up in different ways and different things with the knowledge seekers across the world. A knowledge seeker wrote to me very recently, he said, Mr. Keshe, there is a problem I've discovered. I said, it's not a problem, I know that. He says, I'm going to do more realistic test on it. He says, my water has 10 parts per million particles. But when I put gas water in it, it becomes 44 or 40 parts per particles. He says, how does this happen? I said, very easy. You convert exactly like the virus, energy into matter, what is available in the water. Now, they're going to do a test, scientific test, and come up with a result. In a way, we enter energy water, and other particles inside the water convert by energy to mass, exactly what Corona is doing. He's a uranium scientist, and we'll see what will come up with that. As we said 2-3 weeks ago with a report from the scientists in Iran, for the first time we've gone below peak. Nano was our achievement up to now. Now Iran was assigned as an institute. Have confirmed we gone below Pico. We know they're there, but we don't have the machine go deep enough to see them. But we saw below Nano now. We gone to Pico and we go below Pico. So
is in fact, if you think, the clear water is carrying itself become materials, which is given the environment, will become particle. We convert in energy in pico to matter state in now. By gaining energy back to itself. Told you, if the world switches to peace and finances put into arms now, which is going to go to work of the peace work, oh, mankind will not have enough time to explore every avenue about life and existence in the creation of God across the universe. As I said very recently, and I repeat again to the American administration and the American government, especially to the state of California. If you take the state of California out of American state, it becomes the 8th largest economy in the world. And America as a state will fall below 15, more or less, because of a lot of negative and other positions which California creates for other states. Now that you've reached a peace condition, many, many, many companies in California were involved in weapon and development of weapon technology and arms and everything they call it under defense. Now these people are becoming without a job. That's why as the American President Trump has said, we are getting ready because Iran is going to attack us, where actually he has to plan another war to keep these companies going in California and the rest. In a way, as you remember, a very beautiful say that there was a map of Iran and there were all American flag bases all over, and then President says Iran is planning to attack Americans. Who came 20,000 kilometers to cause to be attacked? And we still don't attack you because we are not animals. We are a mature nation. And so now we see movement in Iraq, as we've been told, and I spoke with our American guys yesterday in US. They say, yes, the plan out is we are moving because we think Iran might attack. I said, no, we are not stupid. You think Iran due Corona has lost some of its leaders in military and you think it's a weak point to attack, but be careful, you get burned. Baghdad situation was just a taster. The situation in Iraq 6-8 weeks ago was just a taster. This time, don't play with the fire. But again, it's the same situation. We are not looking for, we are looking for the maturity of the man. And now that all these guys going to worrying about Corona with the cronies, and they have to go home, and they have to go in the Navy and the ships and the planes, and they carry the cronies with them. We are prepared to help the American decronatize before they go, even in Iraq. We open so much the hand of peace and love from Iran that we put you to shame, American military forces. We don't show you, but it's just because of our strength we can do, both in science, technology, and weapon technology. I speak very openly, and the members of the White House on this meeting, they understand. Respond back with a hand of peace. We save your soldiers and your ships, not only in America.
As I said, I'll enforce peace if it means by writing of nations. Not their people, but their borders. Try to understand if what we call as a true peace dividend for humanity, we use all these scientists across this planet who were involved in military and defense and whatever names we gave them to develop technologies for now that they can't sell anymore, they can't threat each other anymore, into space development and everything else. Can you consider that humanity will evolve in less than 2 years, more than 20 billion years on this planet? And then Ms. Shazel will not have a fear of viruses to go to space. As we understand them, we analyze them, we understand how to deal with them and how to live with them. The message today is very clear. Iran has taken superiority in Corona. Iran has taken superiority in dealing with Corona, and we use the Iranian military forces to spread the knowledge across Iran and beyond its borders for other nations to enjoy. We put the hand of peace out. We do not need your generosity. We give you the sustain power as governments, but at the same time saving your nationals from this, what is happening now. And we share the technology freely. Iran is a peaceful nation and its technology belongs to humanity. We spread this technology within the next few days across Iran through the support of the Iranian army, because the only way it can be done that we can reach the whole of nationals and be able to secure the what we call cities, as we saw with the Chinese, they brought to do the cities, the cleaning and the rest. But in Iran, we are used to using our military for prosperity of the nation. So, we bring that to the other nations. We are not going into developing a condition that we all suffer. We are going to develop the condition that becomes peaceful for humanity to enter the next step in peace and technology. If we do not get a positive response from Michael Flynn or the White House directly, as you know, Lieutenant Colonel Michael Flynn is a direct advisor to President Trump. He's the only advisor he accepts. We have put a message to him. We expect the positive response. If we do not get, we reach the SS Roosevelt directly and his chief to secure his people. We have the means to do so. With peaceful intention and peaceful application. The same will reach the governor of Arizona and California and will change the course directly. We break up the animosity through friendship and safe conduct. There's one answer. We collectively work with the armies to eradicate the Corona, and collectively we work with armies to bring a new condition of peace across the world. I stand shoulder to shoulder with all the military forces
of any color and race, as long as it serves the nation and humanity. Any other question? Or shall we call it a day? Hello, Mr. Keshe. Can I read some feedback about from a Chinese? And they are discussing it, yeah. We... Can you invite me in? No, if they want, they would have invited you in. They are looking at the Keshe Foundation work and Taoism. As you know, they always said the two are very similar. Yeah, that's what I feel also, yeah. Yeah, but Taoism people always looked at the Keshe Foundation as a, what you call, confirmation of Taoism. Yes, for them, they only have the older mystery theory, but not much things can be like really can see and show. So I was learning a lot from some other groups of Taoism also. That's very interesting. The more I learn more, the more I think it's the same. Just as you say, that's the teaching in past maybe 5,000, 6,000 years ago. But now you have teaching in a new modern scientific way of the older Taoism and more details. And the Taoism groups understand, they think they have found an answer to many of the long years of questions. Yes, actually. That's why I introduced this to some people, and they are more easier to understand you if they really knows what you are talking. Yeah, because Taoism believes in the yin and yang, a balance of the two. And as we had many meetings with them, they see the knowledge with the technology as an answer, or what do you call it? How do they express it? They express it as a... Confirmation. Confirmation, yeah. Or what they learn from the books, or yeah. Learn from their masters. And yeah, you are totally the different, like the new way to explain that so easily that everybody to understand. Because if you read the old books for us, we think that's the book of the God. Nobody understand because they, you know, for all your theory, they just use several words describe all the whole of plasma. Just less than maybe 20 words. They explain everything. But if you just read that words, that's words have no meaning. But if you hear your explaining how plasma is working, we'll come back to say exactly. That's this very simple words. What if you plan the whole world how to run? The Taoists in China, when they come in touch with the teaching of the foundation, it's like that they find the missing links. Yeah. That's what I always say. This is your teaching is linked the ancient and modernized, link the West and East, and link the Earth civilization with the universal community civilization. Thank you very much. So thank what you. Do the your people say? The thing is, let me explain to our listeners. We've had many
encounters and many beautiful meetings, and we made many friends in Taoism in China during my stay. And pardon? Sorry, I translate. I mailed myself. Yeah. And the more we work with or the more contact we have with the Taoism leaders and key people, the more we understand, we talk the same. But now we understand more of the same. And the Taoism groups, especially in Beijing and the other places we meet, are adamant that technology has to become, to be explained to, and the Chinese will understand it. Because it's part of their culture. In the groups which work with the Keshe Foundation, with our knowledge, they have gathered a lot in the past 3 or 4 weeks, especially with the cups, the cup of man. It was a point of mystery to them, which now has been unraveled. They understood a lot, and it's affected them a lot. If you look at the two cups, are the yin and yang. One has a weakness which the other one covers, and one has the strength which the other one has to give, but at the same time both wear weaknesses and the strength that the interaction between the four, in a way what we call yin and yang or gravity and magnetical, creates that condition of the balance between the cups. The cup of man. This is what we have with the physicality of the man and the soul of the man. The soul of the man in the brain has a very powerful strength that is needs to the creation of the man, but it needs the soul of the physicality with its soul weaker to be able to expand itself to manifest the physicality. At the same time, it is a strength in need to receive, which uses the soul of physicality and the actual physical body to maintain that position of receiving the lowest, that it can give more of the highest. And our stay in China, as I said, we came across many through Taoists, and I've given talk to many, many Taoist groups and teams of individuals, and they understand the culture of the Keshe Foundation and in teaching in a totally different manner. It's like a fulfillment of what they could not understand. And it's strange enough, and the militaries took it the wrong way, but it's okay. Any other question? Mr. Keshe, this is Leon from Germany. I got a question from the Telegram group. And it's about the two protocols. How have to behave a pregnant woman with the protocol one and two? The protocol does not make any difference on a pregnant woman. It's the fields of interaction if the coronavirus is there and has no. What do you call it? Okay, thank you, Mr. Keshe. There's one other, or maybe two. There's Mrs. Mohammadi and Philip. Also, Mrs.
Mamy koniec tłumaczenia na dzisiaj. Oczywiście miałem literówkę tu na końcu. Warsztat był do 3 godzin 36 minut przetłumaczony. Tak więc jeśli ktoś ma pytania lub chciałby coś dodać w swoim zrozumieniu to, co tu usłyszał, to zapraszam. Jeśli nie ma pytań, to na dzisiaj zakończymy. Witam wszystkich. Jarek, ja nie mam pytań odnośnie tego teachingu, ale mam fajną rzecz, która mi się pokazała na nanosprężynce. Wydaje mi się, że to jest wap. Wiesz, jakbym mógł wam pokazać. Jest to bardzo ciekawe. Moment, znajdę tylko zdjęcie. Ale nie mogę szerować. Nie wiem, co jest. O. Próbuj teraz. Jest. Widzicie? Jest to bardzo ciekawe. Zawsze miałem kryształki soli. Wiesz, tego mam sporo i wiem, jak to wygląda. Ale tu, w tym miejscu, to tu. Samo jest tu. Samo to jest tu. To wydaje mi się, że to jest po prostu, to są pola wapnia. A znowu z drugiej strony i też tutaj mamy sól. O. I na tej soli stworzyła się następna skorupa już wapnia. Idealnie to wygląda jak wapń. Nie wiem, czy ktoś by chciał tu mi coś podpowiedzieć, bo jest to dla mnie bardzo ciekawe. Zawsze się zbierała sól. Tutaj no, i to jest kubek życia, tylko że to jest kubek życia zrobiony troszeczkę inaczej. No, nie są płytki jeden przy drugiej, tylko jest to
Ten pierwszy, o, ten mój okrągły tu. To jest to. Bateria oczywiście jest rozładowana, tylko była na początku. Muszę teraz cofnąć do tamtego zdjęcia. To do mnie to chyba to. Co myślicie o tym? No może być tak. Sól wapnia może być, no. Ja powiem ci, że mam podobne, niekoniecznie kryształy są, ale są właśnie takie dokładnie jak u ciebie są te struktury. To nie jest sól, to na pewno nie jest sól, to nie są kryształki soli, bo raz, że to nie dotykałem sobie tego jeszcze, ale widzę, że to jest inna struktura całkowicie niż sól. Sól jest tam, gdzie są te czerwone strzałki. To nawet widać, kolor jest troszeczkę inny tam, gdzie jest ta sól i inaczej ta sól wygląda niż ta powłoka tego wapnia. Bardzo ciekawe. Ja tylko to chciałem pokazać, bo to dla mnie taka, wiesz, tyle człowiek Picassów robi, a tu takie coś ci wyjdzie. Całkowicie coś innego, nie? No Paweł napisał, że to jest sól wapnia, może być dokładnie. Paweł, może coś nam powiesz bardziej i więcej? Sól wapnia. No, tylko znajdę słuchawki. Ciekawe to. Wiesz, też się robiło się co, no, żeby, że to jest inny kubek. Tam są, mamy dwie płytki, nie? I może to z tego wynika, z interakcji tych pól. Bo nawet na tym teachingu było, że mamy tam wapń. Dlatego to się pokazało. O, witam. W pewien sposób na pewno tutaj można spojrzeć na to na wiele różnych sposobów. Ja nie mówię, że to, co za chwilę powiem w odniesieniu do tego, jest jedyną formą jak gdyby przedstawienia, zrozumienia tego, co tutaj powstało. Natomiast w istocie chyba kubków życia zaczynamy widzieć, że wiele osób budujących kubki dokładnie powiela to, co było podczas magrawów. Co to znaczy? To znaczy się, że zajmujemy się, zresztą Kesha nawet to mówił tutaj na tym wykładzie, skupiamy się na tym, jak wyprodukować kubek, a nie patrzymy na procesy, które istnieją w kubku, nie dlatego, że nie możemy, nie dlatego, że nie umiemy, nie dlatego, że nie rozumiemy, po prostu nie chcemy. To jest tak proste. I przez to ucieka nam wiele rzeczy, które się dzieją w kubku i które się produkują w kubku, natomiast nasze wąskie spektrum patrzenia na to nie pozwala nam wyjść poza to, co chcemy obserwować i uważamy, że jest jedyną prawidłowością. Dlaczego? Wielokrotnie jak Keshe opowiadał o kubku, przedstawiał spiralkę, przedstawiał płytki i tak dalej, żeby pokazać zróżnicowanie potencjału w produkcji materiałów. Więc jeżeli zrozumiemy kubek życia, zauważymy, że w kubku życia nie powstaje CO2, nie powstaje ZNO, tylko powstaje przeolbrzymia liczba soli, jak i tego, co możemy nazwać minerałów. Ale żeby powstał minerał jakikolwiek, czy jakakolwiek witamina, czy jakakolwiek struktura plazmatyczna, najpierw musimy zawiązać ze sobą dwa pola. Te dwa pola tworzą nam później coś, co możemy nazwać solą, wolną plazmą, bo oczywiście w momencie, kiedy mówię o soli, to w pewien sposób nie mówię o soli, którą jest ta biała, pyłkowata substancja, którą sypiemy lub dosypujemy do czegoś tam, ponieważ sole mamy różne też, prawda?
Niektóre są w bardziej formie płatkowej, inne kryształowej. Nie mówię w ogóle o tych solach. Mówię o soli, która się właśnie zbudowała. I teraz zobaczcie. Widzicie kolor. Możecie na tym zdjęciu możecie śmiało zobaczyć różnicę kolorów pomiędzy warstwą soli, która się osadzała. I jeżeli teraz zauważymy, że ta sól, ona wzięła się z czegoś, co możemy nazwać procesem parowania. Ale proces parowania nie w sensie fizycznym parowaniem wody z kubka, tylko w emancypacji pól, które parują. Powiedzmy, że one parują. Tak będzie nam najłatwiej to skojarzyć. Cewka, czy nawet nie chodzi o cewkę, chodzi o samą strukturę nano, zaczyna sobie przywłaszczać pewne proporcje, tworzyć środowisko do tego, gdzie tworzą nam się nowe elementy pierwiastków, które z plazmy zostały zawiązane do struktury materii. Zobaczcie, jakie to jest proste. W momencie, kiedy chcemy ściągnąć materię ze środowiska, po prostu tworzymy odpowiednią kondycję, czyli odpowiednie środowisko, żeby zawiązała się pestka soli tego materiału. Nieważne, czy nazwiemy to solą CO2, ponieważ w tym procesie jest zaangażowana sól CO2, moi drodzy. Mogę się założyć, że niewiele ludzi do tej chwili chciało rozpoznawać inne materiały i nawet dzisiejsza nauka nie rozumie soli CO2. W tym kubku, na tym zdjęciu widzicie miksturę soli wapnia z solą CO2. I nie tylko, ponieważ to, co staram się pokazać, to jest pewien proces zrozumienia istoty kubka, a nie budowania kubka. To są dwa różne elementy. Teraz, jeżeli zrozumiemy strukturę naszego ciała w pewnych zależnościach, to zobaczycie, że tak naprawdę nasze ciało jest niczym innym jak jednym wielkim, niekończącym się izotopem wapnia. Począwszy od limfy, która przebiega w szpiku kostnym, idąc poprzez różne warstwy kości, przechodząc nawet przez tkankę miękką, którą nazywamy mięśniem, w której to wielokrotnie mówimy, że to jest coś na zasadzie miedzi. Później przechodzimy do czegoś, co możemy nazwać skórą, która jest też pochodną niczego innego jak wapnia. Jeżeli zwrócimy uwagę na wielokrotność różnorodność komórek rakowych, głównym motorem napędowym tworzenia się komórek rakowych jest właśnie wapń, ale nie wapń w strukturze materii, ponieważ w momencie, kiedy on już się zaczyna kształcić jako materia, to już jest ostatni proces, który zaczyna następować w tym. Wtedy potrzebujemy, żeby się zacząć bawić z tym, czyli żeby ten wapń, i to jest bardzo ważne, co powiem, żeby ten wapń, który jest w fizycznej strukturze nawet deformacji naszej kości lub nieprawidłowemu zarośnięciu naszej kości, możemy bardzo łatwo przetworzyć na gans, czyli na strukturę energetyczną, niematerialną, energetyczną, za pomocą soli wapnia, którą widzicie też tutaj na tym zdjęciu, i wyekstrahować ją z ciała bez konieczności inwazji w ciele. Czyli za pomocą pól możemy wyciągnąć coś, ale żeby ta materia została wyciągnięta z ciała, musi być przekształcona w gans. I dopiero wtedy ten gans możemy wyciągnąć. Nasze ciało, jeżeli teraz patrzymy z punktu funkcjonowania naszego układu kostnego, działa dokładnie w drugą stronę, czyli zamienia coś, co było gansem, inaczej. Najpierw było polami, później stało się gansem w
przechodząc przez strukturę, czy to naszej skóry, czy to naszych płuc, czy generalnie tego, co spożywamy, konwertuje się to na GANS, a GANS konwertuje się na konkretną rzecz, którą możemy nazwać odpowiednią tkanką, czy odpowiednią częścią kości, czy odpowiednią częścią krwi. Dlatego kubek życia w moim zrozumieniu jest bardzo cennym elementem, w którym możemy zrozumieć funkcjonowanie soli. Jeżeli wrócimy do koronawirusa, koronawirus, zobaczcie, nasze ciało absorbuje pakiet energetyczny, który jest zrównany z wapniem. Teraz dlaczego, można zapytać, dlaczego wapń, o co z tym wapniem chodzi? Wapń jest podstawowym elementem siły pól plazmy tej planety. Czyli dlatego ryba, ptak i wiele, wiele innych struktur żyjących w kondycji środowiska zbliżonego do nas, plus minus, pewne plus minus w polach, nie w odległościach, powoduje to, że każda z tych istot posiada układ szkieletowy. Właśnie to wynika, ten wapń wynika z kondycji tej planety, ponieważ jeżeli człowiek umrze, kondycja struktury pól tej planety względem tego, co myśmy zbudowali jako GANS w strukturze obudowania naszej struktury energetycznej, tworzy szkielet i ten szkielet po opuszczeniu energii, czyli po opuszczeniu nas z tej struktury, pozostawia po sobie pewien element materii, który z kolei jest utrwalany przez pola tej planety. Dlatego szkielety są w stanie leżeć bardzo długo. Daje to też pewien kierunek zrozumienia, że koronawirus to jest pakiet, który jest energetycznie powiązany ze strukturą tej planety w pewien sposób, co powoduje szybsze procesy zwapnienia. Czyli absorbujemy kolejny pakiet energetyczny, wyrównany z energetycznym pakietem tej planety w postaci wapnia, co powoduje nadbudowę szybkiego elementu wapiennego w naszym organizmie. Dlatego przy koronawirusie widzimy duże zwapnienia. Zwapnienia płuc, zwapnienia różnych organów, różnych komórek. I te zwapnienia będziemy widzieli za chwilę u zwierząt, jak i u roślin. W innej postaci, ponieważ one działają na trochę innych solach, ale proces będzie dokładnie ten sam. Dlatego w momencie, kiedy zaczynamy bawić się z kubkiem życia, zaczynamy bawić się z esencją kreacji tego, co nazywamy kreacją materii lub kreacją pól. To zależy, w którą stronę chcemy pójść. Dlatego jeżeli używamy soli, które znajdują się w kubku życia, one są równoważne z wieloma gamami sól, albo inaczej, wieloma gamami soli, których my jeszcze jako ludzie nie braliśmy pod uwagę. Okej, homeopatia i inne nauki dotknęły tych tematów, tak? Poszły w tym kierunku i zauważyły, że te sole mają bardzo ciekawe swoje oddziaływania, natomiast te oddziaływania były ciągle w wymiarze soli w postaci fizycznej. Przy kubku życia możemy mieć i mamy do czynienia z solami, które są w strukturze pól, a więc dają nam większy wachlarz możliwości pracy. I teraz jeżeli zrozumiemy, że w pewien sposób nasza energetyczna struktura jest w pewien sposób uwięziona wewnątrz zabudowanej struktury wapiennej, to możemy pójść kawałek dalej. Każde odwapnianie, w cudzysłowie odwapnianie oczywiście, bo mówimy tutaj o polach, odwapnianie naszego ciała za pomocą inhalacji, picia, spryskiwania siebie tym, ponieważ spryskiwanie ciała wodą z
solami CO2 i powiedzmy wapnia powodują ekstrakcję fizycznego wapnia z naszego ciała. Ciało nie odda więcej niż może, tak? Ponieważ jest to plazma, a więc doprowadzamy do balansu. Czyli nie ma tutaj możliwości odwapnienia się, jakkolwiek można by było to odwapnienie sobie zrozumieć. Natomiast jest wyciąganie zjawiska nadprodukcji wielu elementów wapiennych. Jak zobaczycie na wiele chorób krwi nawet, które są związane z emocją i całego układu krwionośnego, wiele z nich opiera się na strukturze wapiennej. To powinno dać nam kolejne wskazówki, o których ja nie chcę tutaj mówić, ponieważ nie jestem w pewien sposób lekarzem i chcę tylko naprowadzić na pewne fakty. Używanie tych rzeczy pomaga w wielu elementach fizycznych, jak i mentalnych. Bo jeżeli zwrócimy uwagę na konstrukcję naszego mózgu, to co nazywamy CO2 w naszym mózgu, tak, czyli budową dwóch półkul, w gruncie rzeczy pochodzi z interakcji pomiędzy czaszką a odpowiednimi warstwami zasolenia naszego mózgu. Nasza czaszka to jest nic innego jak wapń, a więc sole CO2 w naszym mózgu są pochodnymi tak naprawdę wapnia. Izotopów wapnia, soli wapnia są kombinacją tego. Więc jeżeli to zrozumiemy i przejdziemy kawałek dalej do różnych historii odnośnie zarośniętego ciemiączka, zwapnienia szyszynki. I zwrócimy uwagę przy okazji tego, co powiedziałem, na produkty w sklepie Foundation, które są jak gdyby garderobą, którą nosimy na odpowiednich częściach ciała. Proszę zwróćcie uwagę na bardzo poszczególne elementy, które tam są pokazane jako instruktaż. Zobacz, to i to i to i to musisz zbalansować. A w środowisku tej planety najlepszym krokiem, który możesz zacząć w pewien sposób budować w swoim zrozumieniu, to jest proces odwapniania, jakkolwiek go rozumiemy. I ja nie mówię tutaj o odwapnianiu fizycznym. Dlatego ta sól, którą tutaj widzimy na zdjęciu, której kolor widzimy dokładnie tak jak kolor naszej kości, powinna nam dać wiele do zrozumienia, z czym operujemy w polach, produkując środowisko, nie kubek, tylko środowisko kubka życia. To jest bardzo ważne. I teraz chciałbym zwrócić jeszcze na jedną uwagę, ponieważ wszyscy skupiają się na gansach, na tym, co jest na samym dole. Zobaczcie, że ta sól jest nawet powyżej aminokwasu. Jeżeli zobaczycie poziom tego, to zobaczycie, że aminokwas dokładnie, który widzicie na tym zdjęciu, jest poniżej poziomu soli. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że ta sól została wyekstrahowana z siły pól, która jest ponad tym, co nazywamy aminokwasem. Co w późniejszym czasie może nam pozwolić zrozumieć kolejne elementy, szczególnie jeżeli chodzi o koronawirusa, o którym też mógłbym mówić w trochę inny sposób niż dotychczas jesteśmy zwyczajni może o tym rozmawiać i słyszeć, a szczególnie w mainstreamowych wiadomościach, ale jak gdyby dzisiaj nie chcę przedłużać spotkania, bo i tak już jest po 23, chciałem tylko zwrócić na to, że zbieranie tej soli, każdy, kto rozumie o tym, albo zrozumiał w części to, co starałem się przekazać w ten czy w inny sposób, co nie jest tylko jedynym sposobem zrozumienia i kto wyprodukował takie zjawisko w środowisku swojego kapa, powinien dostać Nagrodę Nobla. Oczywiście nikt z nas jej nie chce, bo jest to krwawa nagroda, która raczej nie leży w etosie fundacji, że tak to powiem, ale zrozumienie tego i wykorzystanie tego to jest jedna z najcenniejszych soli, jaka istnieje na tej planecie.
ponieważ to jest panaceum na totalność. Totalność mentalną, czyli możemy nazwać to emocjonalną, i fizyczną w kondycji tego środowiska. Wyprodukowana w pojemniku, nie wiem, strzelam za 10 zł. Nie liczy się to, jak go zbudujemy, liczy się to, jak go rozumiemy. Liczy się nie to, co jest w pojemniku, a to, co z niego paruje. Oczywiście paruje w cudzysłowie. Jak gdyby tym chciałbym tutaj dzisiaj jak gdyby zakończyć ten mój monolog. Dzięki bardzo. No dzięki Paweł. Dużo to wiesz, wytłumaczyło, bo cholera. No jest to bardzo ciekawe dla mnie. Pierwszy raz coś takiego mi tutaj się stworzyło. No i to, co powiedziałeś, to jest mega ciekawe. Dzięki. Dzięki, dzięki, Paweł. Mamy jeszcze w zasadzie trzy pytania były o kubek numer 1, kubek numer 2 i kubek numer 3. To już tak, kubek numer 1. Co to jest kubek człowieka i jak używać kubków 1 i numer 2? Czyli kubek numer 1 i kubek 2 to omawialiśmy ostatnio na warsztatach. Czyli kubek numer 1 to jest, tak na szybko spróbuję to wszystko pokazać jeszcze. Wiesz co, Grażyna tutaj, witam wszystkich. Głównie chodziło mi, jak wy go używacie, bo my tego kubka numer 1 jako kubka numer kubek życia pijemy i spryskujemy się. Kubka 2, no nie wiedziałam, teraz mi mówi, że to odnosi się tej... stosuje, a odnośnie numer 3, czyli ten kubek człowieka, to ja w ogóle tego nie rozumiem. Pierwszy raz się z tym spotykam, albo coś pominęłam, albo nie słyszałam. Co to jest ten kubek człowieka? Rozumiem, rozumiem. No to ja przedstawię to może. To zacznijmy od pierwszego. Jak pierwszy wiemy, jak stosować, czyli spryskujemy sobie ciało, pijemy, możemy używać też do spryskiwania ścian, klamek i czegokolwiek tam innego. Do spryskiwania możemy dodać trochę soli z tego kubka tam, co przed chwilą było pokazywane. I czyli tak, mówiłem, pijemy, spryskujemy, no i używamy go na całe ciało. Dobra, dobra, okej. Okay. Tak, numer 2 to był ten już w drugim protokole, gdzie były bardzo duże problemy właśnie z tym wirusem. Gdzie do końca nie pamiętam tych proporcji, jak oni tam pili, ile trzeba było tego wypić, ale to było, ten kubek to był zrobiony z samego cynku, z samej miedzi, czyli zamiast cynku był użyta blaszka miedzi i oczywiście nanosprężyna plus sprężyna miedzi bez nano. Czyli tak jak tutaj w tym kubku numer 1, tylko zamiast cynku jest miedź. A kubek człowieka to tak jak widzimy teraz tu na zdjęciu. Tak, jak tam, tak wszystko mamy, ale rozumiem, że to się używa, jak się jest chory, a tego drugiego kubka zdrowi nie używa. Też używa, można używać do powierzchni, do dezynfekcji, bo to jest miedź, która dezynfekuje też, ale nie stosujemy tego na głowę, nie spryskujemy głowy, nie spryskujemy
klatki piersiowej, tylko możemy stosować ewentualnie, jak mamy dysfunkcję, jakieś takie, gdzie czujemy, że jak mamy jakieś choroby w zasadzie poniżej serca, no to tam spryskać można. Ale warto wrócić do tego warsztatu, bo ja też wszystkiego nie zapamiętuję. Jeżeli coś źle mówię, to nie znaczy, że takie. Jeżeli coś mówię, to nie znaczy, że do końca jestem pewny, że dobrze powiedziałem. Dlatego warto też zwrócić uwagę na to, co ja mówię, bo nieraz mogę coś przekręcić. Także z tego, co wiem, to poniżej może ja powiem, jak ja to stosuję. Ja na przykład tego kubka numer 2 w zasadzie nie stosuję na razie w ogóle, bo nie mam takiej potrzeby. Stosuję tylko numer 1, ten kubek do spryskiwania i do picia, do, tak jak każdy to chyba już wie, jak to stosować. A odnośnie kubka numer 3, no to jest połączenie, tak jak widać, tam wszystkie mieliśmy w zasadzie schemat narysowany przez Keshe, jak to połączyć. No dzisiaj na warsztacie była mowa właśnie, że pomiędzy tymi dwoma kubkami tworzymy duszę człowieka. I tak, mogę wytłumaczyć, jak to jest podłączone, ale jeśli chodzi o te interakcje tych pól, tego wszystkiego, no to widzimy, że część jest duszy fizyczności, część duszy człowieka, czyli w połączeniu dwóch tworzymy trzeci. Do końca nie potrafię tego jeszcze wyjaśnić, bo to jest tak na bieżąco, muszę to po prostu sobie przeanalizować jeszcze raz, wymienić się informacjami i po prostu też po dzisiejszym warsztacie bardziej się skupić, emocjonalnie podejść do tematu tego kubka. Czyli, bo wiesz co, trochę ciebie wycięło. Czyli jak podłączymy kubek numer 1 i numer 2 tymi drutami, które ja mam tutaj według schematu połączone, to się nazywa ten kubek numer 3, kubek człowieka? No ja tego tak nie robiłem, bo kubek numer 1 jest całkiem inny. To ten trzeci jest kubek, to jest też zupełnie inne są jakby interakcje pól, bo tu mamy blaszki. Tam nie mamy tych warunków, tych sprężynek, bo na temat sprężynek też była też mowa na warsztacie, gdzie wtedy tworzymy też inny warunek, który może na dzień dzisiejszy dla nas jest jeszcze nieodpowiedni, chyba że chcemy w szybkim czasie elewować się, jakby to powiedzieć, no ciężko mi jest powiedzieć, w jaki wymiar. Także mamy blachę miedzianą, nanomiedź w sprężynie i w cewce, i z drugiej strony mamy też blachę miedzianą. I z drugiej strony mamy cynk, nanomiedzianą sprężynę i blachę miedzianą zwykłą też. Połączenie jest dwie nano, są razem spięte jednym przewodem, plus pomiędzy tym jest nanodrucik i dwa kubki też spięte są zewnętrzne, dwie miedziane z pierwszego i cynkowa z miedzianą z drugiego, razem spięte też poprzez drucik nano, i po zalaniu tego solą też warto wrócić do warsztatu, gdzie powiedziane było, że zasolenie wcale nie musi być 15%, tylko mamy zwrócić na zasolenie naszego organizmu, czyli ciała. Wiemy, że sól fizjologiczna ma chyba 0,9%. Także ja to zrobiłem. Ja to tak zrobiłem, bo każdy z nas się uczy. Nie wiem, jak
ktoś tam robił inny. Też z Mirkiem rozmawiałem na ten temat i przez Przemkiem trochę, że proporcje soli niekoniecznie muszą być takie same. Ja zrobiłem dla wyższych partii, czyli tam, gdzie jest powyżej serca, czyli mózg, głównie mózg, głowa, zrobiłem mniejsze zasolenie niż zasolenie w partii poniżej ciała, czyli poniżej serca, czyli ten gans miedzi, ten zielony, jest w innej proporcji zasolenia, czyli ta proporcja też nie jest dokładnie zweryfikowana przeze mnie, po prostu zrobiłem to według swojego takiego instynktu, że tak powiem. No, nie mam wagi, nie ważyłem tej soli, rozpuściłem litr soli do momentu, kiedy się rozpuści całość, chyba że już się nie zaczynała rozpuszczać, to wtedy jej nie rozpuszczałem. I połowę tego kubka rozlałem w proporcji 1/3 do jednego i resztę do drugiego. Czyli jakby to powiedzieć, jeżeli można stworzyć zasolenie 30%, to te 15, które mi zostało, 30% chyba ja tak kojarzę, że można było rozcieńczyć sól maksymalnie w wodzie, to wtedy mogłem to podzielić, miałem 15% i z tego 1/3 dodałem, no to miałem, nie wiem, może 4 do reszty, no 4% tego zasolenia, może więcej. Nie przeliczałem tego na kartce, tak a propos wszystkiego. W każdym bądź razie o 40-50% może być większe zasolenie w tym niebie, w tym zielonym. No ale mamy zwrócić uwagę na pola też, głównie na pola. No jeszcze zapomniałem dodać, że później jak już zalejemy tą solanką, to spinamy razem te dwa połączenia jednym strzałem, jak to powiedział chyba Kesze. To też jest moje zrozumienie, żeby to połączyć dopiero po zalaniu. Nie wiem, jak to inni zrobili, bo nie było jakby takiej dużej interakcji większej grupy ludzi, z którymi można było na to przedyskutować. Być może lepiej jest, jak każdy zrobi według swojego uznania i później się podzieli i wymienimy się swoimi jakby spostrzeżeniami lub odczuciami. I dalsza zabawa z tym to będzie omawiana w kolejnych warsztatach, tak jak dzisiaj mieliśmy te 7 kubków, które czego do końca nie zrozumiałem na dzień dzisiejszy. Podejrzewam, że może jest część, która wie dużo, dużo więcej ode mnie. I jeżeli ktoś jest na siłach powiedzieć, o co chodziło z tym podziałem tych 7 kubków, to zapraszam na następne spotkanie, chyba że nie zależy wam na czasie i możemy jeszcze o 5-10 minut przedłużyć. Tak więc to by było chyba na tyle to, co mogłem przedstawić. I poczekamy, zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Najważniejsze to, żeby po prostu sobie zrobić ten kubek i niech on sobie po prostu tam stoi gdzieś. Pamiętajmy, że tworzymy duszę człowieka. Dziękuję ci bardzo. Nie ma za co. Ja dzisiaj, Jarek, zalewałem swoje, ten swój system. Ja tam daję zawsze 2,5 czubate łyżki soli na litr. To jest w granicach 50-60 gram i w tym najlepiej gansy się robią. I też rozlałem, dałem więcej trochę do tego fizycznego. A tam, gdzie mamy
emocje czy mózg, tam jest słabsze zasolenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobię jeszcze jeden i zrobię na samej soli fizjologicznej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No właśnie, bo do końca nie mieliśmy takich schematu, bo każdy z nas robi doświadczenia w tym i grunt, że zrobiliśmy, a jak to dalej będzie, może się okazać, że może to było eksperyment doświadczalny pewnego zrozumienia. Dokładnie. Dokładnie. Ja wiesz, no zobaczymy, jak będziemy to odczuwać, bo tu głównie chodzi o pola, a nie o te kubki. Dla mnie w ogóle te połączenia górne, one mi nie pasują. Ich nie powinno, według mnie ich nie powinno być w ogóle. Nie wiem, dlaczego od samego początku one mi się nie podobają, tamte połączenia. Powinny być sobie stać dwa kubki osobno i tyle. My żeśmy powinni się z tym połączyć. Ja rozumiem, ale możemy też tak rozmawiać na temat, dlaczego głowa nie jest osobno od ciała, nie? No też różnie bywa, też jest połączona. Ale w polach i też w strukturze skóry i kości, i wapnia. Może się mylę. Ja myślę, że tutaj... Cała zabawa też polega na tym, żeby nie skupiać się za bardzo na budowaniu tych kubków, które i tak w istocie są banalne. Jedyny ważny element to jest to, i to jest bardzo ważne, żeby rura w środku była nanokołtowana, sprężynka tutaj, w tej powiedzmy strukturze, no i żebyśmy mieli jakąś materię gdzieś tam po zewnętrznej strukturze. Czy one muszą być budowane dokładnie w ten sposób? Może nie. Natomiast ja wiem, że dzisiaj i od zresztą wielu lat wszyscy skupiamy się na tym, co jest na samym dole słoika, co nam przynosi pewną satysfakcję produkcji tych systemów. Później z czasem ruszamy sobie troszeczkę wyżej i widzimy wtedy aminokwasy i się cieszymy, że mamy coś tam się stworzyło, widzimy to, okej, to też jest fantastyczne, nie ma problemu. Natomiast zupełnie niewiele osób patrzy na to, co jest tutaj. Bo to już zaczyna być jak gdyby, o, bo ja nie wiem, bo ja nie rozumiem. Każdy z nas wie, każdy z nas rozumie. I teraz jak możemy wykorzystać ten kubek? Po pierwsze, to co jest na dole, nie przekreśla tego, co jest u góry. To, co jest u góry, nie wyklucza albo nie pomniejsza wartości tego, co jest na dole. Co to znaczy? To znaczy się w bardzo prosty sposób mogę użyć tego na dole i wykorzystać to na swoim ciele. Nie bezpośrednio oczywiście, dlatego mówimy o ciekłej plazmie, dlatego mówimy o wielu różnych elementach, które możemy wykorzystywać w przeróżnych elementach, ale na naszym ciele, na nas samych. To jest najważniejsze. Jeżeli jestem chory, protokoły są odnośnie tego, jak tego używać, nawet tych najmniejszych elementów, czyli tych najniższych czerwonych, jak robię to prewencyjnie, zapobiegawczo, to też jest na to protokół, który był podany na wcześniejszym na tam wcześniejszych warsztatach. Ja osobiście nikomu nie polecam czekać do momentu choroby, zacząć to stosować. Jeżeli już jestem przy tym, robię to, mam chociaż trochę tego czegoś na dole, co zakreśliłem na czerwono, stosować to od razu, nie czekać na nic. Bo ma to pewne konsekwencje w innym podejściu do zrozumienia w pewien sposób. Natomiast później możemy zacząć wykorzystywać to, co jest na dole, z tym, co jest też w pośredniej strukturze. I to nam pozwoli zrozumieć to, co jest tutaj. Czyli jak gdyby cała konstrukcja się uzupełnia. Są ludzie, którzy rozumieją od razu tutaj, jak gdyby działają, patrzą na to, co paruje z kubków.
To nie znaczy się, że oni są zdolniejsi, że mają predyspozycje. Po prostu ich zrozumienie od razu idzie w tym kierunku. Tak? Co nie tworzy ich wybitnymi, tworzy ich tylko po prostu w warunku możliwości obserwacji parowania kubków, że tak powiem. A niektórzy ludzie zaczynają powiedzmy od zielonego, inni zaczynają od czerwonego. Nie ma znaczenia, kto od czego zaczyna, ponieważ cała struktura wzajemnie się uzupełnia, ona się miksuje. I w pewien sposób, jeżeli nie rozumiem parowania kubków, zaczynam od tego, co jest w tym kubku. Bo w gruncie rzeczy to mi pozwoli zrozumieć totalność całej struktury. Niezależnie tylko jednego kubka, ale każdego kolejnego kubka, który w pewien sposób jest wyprodukowany. I może wtedy zacznę rozumieć, że ja jestem tym kubkiem. I zacznę rozumieć zarówno poziom, który możemy sobie przyjąć jako gansowy, jako poziom emocjonalny, załóżmy, czyli poziom powiedzmy struktury aminokwasu i poziom tego, co paruje z kubka. Na wiele różnych sposobów. Ta technologia właśnie do tego prowadzi i nie należy pomniejszać wartości gansów, moim zdaniem, ponieważ wielokrotnie gansy były traktowane jako o, bo ja coś mam. I teraz okej, mam to, ale po co to mam? To jest narzędzie. To jest tak jak młotek służy do wbijania gwoździ, tak samo gans jest narzędziem, które pozwala nam zrozumieć kolejne szczeble funkcjonowania naszego kubka. Obserwować je na pozycji interakcji takimi, jakie są w strukturze naszego kubka, czy też naszych kubków. Bo jeżeli zrozumiemy 7 kubków i zrozumiemy różnicę pomiędzy izotopem cynku a miedzi w strukturze budowy tego, co przed chwilą sobie tutaj omawialiśmy i będzie to jeszcze bardziej rozszerzane, wtedy może w końcu większa ilość z nas zaskoczy na funkcjonowanie w zrozumieniu operacji funkcjonowania tego, co potocznie nazywamy duszą, nie za pomocą interpretacji logicznego umysłu, a za pomocą tego, czym i w jaki sposób to się odbywa. I wtedy dopiero możemy ruszyć coś, co możemy nazwać edukacją totalności, która nie odbywa się na poziomie fizycznym. Jak gdyby to są kroki, to są kolejne klasy, które musimy zacząć zdawać, ale żeby je zacząć rozumieć, dostaliśmy narzędzia, które powinniśmy wykorzystywać. Każdy z nas ma inny poziom zrozumienia, co jest jak najbardziej normalne, tak? Bo każdy z nas operuje w troszeczkę innej sile. Natomiast my wszyscy musimy znaleźć ten wspólny mianownik. A ten wspólny mianownik doprowadza nas wtedy do zrozumienia totalności. Ale żeby go zrozumieć, trzeba zrozumieć wszystkie 3 warstwy, które możemy nazwać fizycznością, emocją, duszą, jakkolwiek. Te słoiki są prawdziwym narzędziem. Mimo że wyglądają banalnie, te elementy, które są w środku, łącznie z tą wodą, to są wszystko narzędzia, które są nam niezbędne do tego, żeby każdy mógł przejść przez zrozumienie. I to zrozumienie nie ma nic wspólnego z wiedzą, tą, którą zdobywamy poprzez edukację. No to jak gdyby na tyle chciałem jak gdyby dorzucić coś jak gdyby od siebie, żeby uczulić na kierunek kierowania swojej uwagi podczas zabawy z tym, i nie wchodzić w to, co kilka lat temu zrobiliśmy, kiedy budowaliśmy magrawy, gdzie każdy się skupiał, jak zrobić nano. To były początki dla większości z nas. Dzisiaj nano robi się bardzo prosto. Bierzesz miedź, opalasz ją, wkładasz to jako nanokołtowaną rurę. Rura musi mieć ze sobą punkty, powiedzmy, swoje interakcji balansu, czyli mamy różne materiały w środku, wychodzą nam różne struktury, te struktury używamy do tego, żeby wznosić swoją własną strukturę
zrozumienia, nie wiedzy. I skupiamy się na wznoszeniu, a nie na budowie, jak gdyby. Chociaż wiadomość i wiedza o budowie nie jest zła. Tutaj nic nie zaprzecza niczemu, wręcz przeciwnie. To się uzupełnia. Ale skupianie się na jednej pozycji może być nie tym, co oczekiwaliśmy od totalności zrozumienia kubka. Czy też magrawa jakkolwiek, ponieważ magraw to jest kubek. To jest dokładnie to samo, tylko że w innej formie. No dzięki bardzo. Dzięki Paweł za dodanie swojego zrozumienia. Dobrze, to myślę, że skończymy. Zapraszam na kolejne warsztaty w czwartek. A na dzisiaj kończymy. To były 353 warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim z niedzieli 12 kwietnia 2020 roku. Tak więc życzę dobrej nocy, wielkiej nocy i do usłyszenia, do następnego spotkania. Dzięki wielkie, dobranoc. Dzięki, dobranoc. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie, nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy,
którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie Wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta. Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz. Że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia Wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we Wszechświecie i Unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć, stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego.
The time is right. Czas jest odpowiedni. Nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.